To niezwykła miejscowość, klimatyczna, z wieloma cennymi zabytkami. Pięknie położona nad brzegiem Narwi, z nietypowym rynkiem i robiącym wrażenie kościołem. Ze słyszalnym akordem żydowskiej spuścizny i wyraźnym akcentem starej Polski. Niedaleko stąd do swojskich miejsc, gdzie człowiek żyje razem z przyrodą. A na tutejszym zamku król przebywał aż 14 miesięcy po swojej śmierci. Odkrywamy Tykocin. Zacznijmy od tego, jak to było z tym zmarłym królem. Zamek w Tykocinie to perełka tego miasteczka. Pierwsza budowla drewniana stanęła tu już na początku XVI wieku, a w połowie tego stulecia król Zygmunt II z Jagiellonów wystawił tutaj murowaną budowlę. Jego celem nie była jednak tylko przyroda, a związana z tymi terenami przepiękna Barbara Radziwiłłówna, wielka miłość króla. Była ona wdową po wcześniejszym właścicielu majątku tykocińskiego. Król, jako dziedzic Tykocina, zbudował tu zamek, który służył jako prywatny skarbiec. Zmarł w Knyszynie, kończąc królewską linię Jagiellonów. Zgodnie z zasadą umarł król, niech żyje król, czekano z jego pochówkiem do wybrania pierwszego elekcyjnego króla. Trwało to 14 miesięcy. Do tego czasu zabalsamowane ciało było przechowywane na tykocińskim zamku. Warownia była teatrem zmagań podczas potopu szwedzkiego, uwieczniona nawet w potopie Sienkiewicza. Tutaj zginął Janusz Radziwiłł. Od tego momentu rozpoczął się upadek warowni. Do tego stopnia, że już w XVIII wieku pozostały tylko fundamenty. W XXI stuleciu prywatny inwestor podjął się odbudowy zamku. Dzisiaj prezentuje się niezwykle okazale i pięknie. Wnętrza można zwiedzać codziennie, a oprócz tego we wnętrzach czeka restauracja oraz hotel. Możemy z serca polecić tutejszą kuchnię, serwującą smaczne potrawy podlaskie, żydowskie i litewskie. Mieliśmy też przyjemność spać na zamku. Dla zwiedzających oddano podziemia, przybliżające historię twierdzy. To one najbardziej przypadły nam do gustu. Wyżej czeka obszerna sala szklana wraz z odtworzonym piecem kaflowym, jednym z największych i najciekawszych przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Przygotowano tu również niewielką wystawę związaną z Orderem Orła Białego. To właśnie tutaj został on wręczony po raz pierwszy, w 1705 roku przez króla Augusta II Mocnego. Polecam wspiąć się na szczyt wieży więziennej, by podziwiać okolice i mieszkające tu bociany. Wszak Podlasie z nich słynie. Ale miejscowość zdecydowanie nie samym zamkiem stoi. Tykocin to bardzo urokliwe miasto. Rynek troszkę nietypowy, bo nie ma tutaj kamienic standardowych, tylko takie właśnie piękne małe domki przycupnęły przy placu głównym. Co ciekawe, cała tutaj właśnie starówka jest wybrukowana, co dodaje klimatu. Jeździ się trochę gorzej, ale jest bardzo klimatyczne. A również w miasteczku zachowały się ślady żydowskie, co również jest takim unikatem i wyróżnikiem tego miejsca. Wracając do Kocich Łbów, to chyba najbardziej wybrukowane miasto, po jakim jeździliśmy. Nie narzekamy, tylko informujemy. Na środku centralnego placu stoi pomnik Stefana Czarnieckiego, właściciela miasta po wojnie ze Szwedami. Został on ufundowany przez potomka hetmana, Jana Klemensa Branickiego, w 1763 roku, czyniąc go drugim najstarszym świeckim pomnikiem w Polsce po warszawskiej kolumnie Zygmunta. Bohater patrzy w kierunku niezwykłej świątyni. Kościół Przenajświętszej Trójcy zachwyca frontową elewacją, która zwieńczona jest wysokimi wieżami. Barokowo-rokokowe wnętrze, prócz ciekawych rzeźb i polichromii,
kryje jeszcze obraz Matki Boskiej Szlacheckiej, słynący cudami. Kościół to również XVIII-wieczna fundacja hetmana Jana Klemensa Branickiego. Ufundował też w mieście klasztor Bernardynów. Niestety kosztem zamku, bo zezwalał na wykorzystanie cegieł z jego rozbiórki, doprowadzając niemal bezpowrotnie do wymazania go z okolicznych map. Obok kościoła warto wstąpić do pewnego unikatu. Alumnat w Tykocinie to miejsce wyjątkowe, to jedyny tego typu obiekt w całej Polsce i podobno jeden z najstarszych w Europie. A co to alumnat? To przytułek dla zasłużonych żołnierzy. Ten powstał w XVII wieku. Przytułek może kojarzyć się raczej biednie, ale tutaj dostawali się głównie zasłużeni i szlachetnie urodzeni. Alumnat, choć prowadzony przez siostry zakonne, podlegał bezpośrednio królowi. Funkcjonował aż do I wojny światowej, gdy został zniszczony. Dzisiaj mieści restaurację oraz pokoje gościnne. A budynek możesz kojarzyć z filmu U Pana Boga w ogródku, gdzie grał gospodę za piecek. A propos filmów. Gdy pierwszy raz trafiliśmy na rynek, to akurat organizowano pokaz bajki Wielka Szóstka pod chmurką. Super inicjatywa Miejskiego Portu Kultury. Lubię to. W przeszłości Tykocin odznaczał się znaczącą społecznością żydowską. Po nich zostało tu parę śladów, m.in. Kirkut, który jest dość zaniedbany, ale i ta piękna synagoga, która widoczna jest za mną. Dzisiaj mieści się w niej muzeum, które jest czynne codziennie poza poniedziałkami. Zgadnijcie, kiedy chcieliśmy ją zwiedzić? Tutaj apel do obiektów turystycznych o większą elastyczność. W szczególności w długie letnie weekendy. Wraz z nami, od otwartych notabene drzwi, odbiło się więcej zawiedzionych turystów. Niemniej jednak synagogę mieliśmy okazję zwiedzać podczas naszej wcześniejszej wizyty w Tykocinie. Dlatego wrzucamy parę fotek. Było to 7 lat temu, więc mogło się coś zmienić. Na placu, gdzie stoi bożnica, znajdziesz smaczną i swojską restaurację Tejsza, serwującą dania kuchni żydowskiej. Ta często jest słodka, nawet jeśli wybierzesz mięso, ale bardzo smaczna. Tykocin to swoista brama Podlasia, blisko stąd do parków narodowych Biebrzańskiego i Narwiańskiego. Przyroda więc jest niejako wpisana w tętno tego miejsca. Nawiasem mówiąc, zachęcam do zobaczenia filmów, jeżeli wcześniej tego nie zrobiliście. Koło Tykocina mamy europejską wieś Bocianią, czyli Pętowo. To jedyna w Polsce, bo tylko jedna w Polsce może być taka wioska Bociania. W tym roku było tu 27 par bocianów. Mówię było, bo niestety mamy wielkiego pecha. Zapisano datę odlotu. Wczoraj podobno ostatnie dwa bociany odleciały. No także spóźniliśmy się kilka dni. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w historii pomiaru chyba od 2000 roku to jest najwcześniejsza data odlotu. Także no, trochę peszek. Ale nie martwcie się, ponoć wczesny odlot nie oznacza zbliżającej się zimy stulecia. Mimo, że bez tych wspaniałych ptaków, to i tak miejsce jest bardzo urokliwe. A przygoda z bocianami zaczęła się tu od tragedii. Gdy w 1992 roku przez Pętowo przeszedł huragan, połamał wiele drzew. W połowie pourywane spodobały się bocianom, które masowo zaczęły budować tu gniazda. Potem wykorzystywały budynki oraz słupy i tak jest tutaj ponad 30 zasiedlonych gniazd. Postawiono tu dwie wieże widokowe, by można obcować z tymi zwierzętami. Ze zwierzętami, choć znacznie większymi, bo żubrami, można też obcować w pobliskich kiermusach. Jest tutaj prywatna zagroda hodowlana. Ale przyciąga tu nie tylko król puszczy, ale także piękna zabudowa. To niczym żywy skansen, swojski i sielski. Zaprasza tu karczma Rzym,
która reklamuje się jako kulinarna stolica Podlasia. Nie próbowaliśmy, bo głodni nie byliśmy, ale wystrój i klimat nam się spodobały. Za karczmą prowadzi Aleja Dębów z nazwiskami sławnych Polaków. Takie spostrzeżenie, wszystkie tabliczki raczej skromne, a rośliny rosłe. Przy dębie piłkarskiej kadry narodowej tabliczka potężna, ale dąb raczej wątły. Przypadek. Malownicza ścieżka kończy się przy kasztelu. W Giermusach znajduje się Muzeum Oręża Polskiego. Pewnie jest bardzo ciekawe i chętnie byśmy to sprawdzili, ale niestety dzisiaj jest nieczynne, tak naprawdę czynne jest tylko w niedzielę. No i wyjątkowo jutro, bo jest święto, no ale już będziemy zmykać gdzie indziej, także niestety kolejny peszek. A szkoda, bo zebrano tutaj eksponaty z filmów nakręconych na kanwie Sienkiewiczowskiej trylogii, którą bardzo lubimy. Ponowimy nasz wcześniejszy apel o elastyczność, tym bardziej, że znów nie my sami odbiliśmy się od zamkniętych tym razem drzwi. A skąd kasztel w tym miejscu? Kiedyś przebiegała tu granica pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim a Rzeczpospolitą. Tak przybliżyliśmy Wam piękny, niebanalny Tykocin. Wiemy, że nie będziecie zawiedzeni przyjeżdżając tutaj. Zachęcamy i pozdrawiamy.